to był czas szwabskiego terroru. Więzienia pękał w szwach od polskich patriotów. 1942 już za dzieciaka miał 15 lat. Wstąpił do AK, z tego chłopaka dumna cała Suwalszczyzna. Pamięć o jego czynach przetrwała do dzisiaj. Na jednej z akcji został złapany w obozie w Działdowie, przez rok przetrzymywany. Torturowany wrócił w ciężkim stanie od AKO. Kolejne zadanie pod przykrywką fryzjera więziennego miał uwolnić ludzi marca 13. Pod pretekstem wyczyszczenia zabrał im broń, naładował od bezpieczu wycelowo w ruską skroń. Komunistów pozamykał w celi, po czym wypuścił 6 polskich obywateli. Czapki z głów, hod dla polskich bohaterów, kula w łeb dla czerwonych morderców. Patriotów ginących w imieniu kraju było wielu. Marian Piekarski zapisany w suwalskim sercu. Czapki z głów, hod dla polskich bohaterów, kula w łeb dla czerwonych morderców. Patriotów ginących w imieniu kraju było wielu. Marian Piekarski zapisany w suwalskim sercu. Po tych heroicznej akcji zatrzymali jego siostrę bez żadnego wyroku w celi 2 miesiące. Chcieliby wydała brata lub działała jak przynęta, ale ona była twarda, ona się nie ugięła. Jeleniewo Pawłówka przerosz to działał ryż. Jako dowódca patrolu w batalionie Moczarewin wyłapywał zdrajców takich jak Tygrys i Litwin. Nie tylko te pseudonimy, było też wielu innych. 7 kwiecień przerosz, rok 4-6. Znowu jego narzeczonej złapało go UB. Kiedy go przesłuchiwali, to dotkliwie pobili, bo on nie chciał zdradzić swoich towarzyszy. Sowieckiego sądu nadszedł czas, ze swoimi oprawcami stał już twarzą w twarz. Jego siostra płacze, on już wyrok znał. Jeden człowiek, jeden honor, jeden strzał. Czapki z głów, hod dla polskich bohaterów, kula w łeb dla czerwonych morderców. Patriotów ginących w imieniu kraju było wielu. Marian Piekarski zapisany w suwalskim sercu. Czapki z głów, hod dla polskich bohaterów, kula w łeb dla czerwonych morderców. Patriotów ginących w imieniu kraju było wielu. Marian Piekarski zapisany w suwalskim sercu. Mimo wielu starań rodzina nie odnalazła ciała. On zamordowany, ale pamięć o nim pozostała. Wszystkie komunistyczne kłamstwa przetrwała. Teraz dumą krzyczę bohaterom cześć i chwała. Czymka ziemia? Moją ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Twoje.